Polacy się bardzo zdziwią, jak te kamienie milowe zaczną być wdrażane. Ten Nowy Ład jest największą obniżką podatków w historii Polski dla osób najlepiej zarabiających. I to jest właściwe obejście na Nowy Ład dla członków zarządu. No i spora część tego całego krajowego planu odbudowy to ma być finansowana z pożyczek, więc to nie tak, że my dostaniemy pieniądze, oni nam pozwolą pożyczyć pieniądze. Business Rider. Witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest guru polskiej finansjery albo podatków, przyszły minister finansów Sławomir Mercy. Piąteczka, cześć. Cześć, słuchaj, zaprosiłem Ciebie dzisiaj do samochodu, żeby porozmawiać o podatkach, bo bardzo dużo się dzieje. Jak zwykle nasi rządzący zmieniają cały czas ustawę o podatku dochodowym i no, wszystko, dotykają wszystkiego, gdzie tylko mogą wyciągnąć pieniądze. I no, dzieje się bardzo dużo i Ty się bardzo często mówisz, że wybrałeś najlepszy zawód i PiS Ci bardzo pomaga Ciebie wzbogacić i rozwijać swoją firmę. I teraz skąd Ty wiedziałeś, wybierając ten zawód, te studia, że nie wiem, byłeś wizjonerem, że za 10-15 lat, kiedy wybierałeś ten zawód, tak się stanie? Ja miałem po prostu bardzo dużo szczęścia, bo szczęście jest bardzo ważne w życiu i kiedy w okolicach roku 13-14 postanowiłem zostać doradcą podatkowym, no to jeszcze nikt nie myślał, że PiS będzie rządził, a już na pewno nikt nie przewidywał, jakie zmiany będą w podatkach, w związku z czym no po prostu miałem szczęście. Naprawdę nie spodziewałem się tego, co się wydarzy. Wprawdzie wtedy wydawało mi się, że podatki są skomplikowane i często się zmieniają, natomiast to, co się wydarzyło teraz, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nikt nie spodziewał się, że to prawo tak szybko, tak bardzo może się skomplikować. I właśnie chciałem, żebyś przedstawił tutaj nam, jakie, bo jesteśmy w czerwcu, dzisiaj mamy 14 czerwca? Tak, 14 czerwca i za chwilę w lipcu zmienia się nasza rzeczywistość i co w tym momencie, na co możemy liczyć i z punktu widzenia pracownika, a później z punktu widzenia przedsiębiorcy. Na początku od 1 stycznia wszedł Nowy Ład. To jest to, o czym rozmawialiśmy tam rok temu, kiedy nagrywaliśmy poprzedni wywiad chyba jakoś jesienią, czy latem, prawie rok temu. Tak, czyli wszedł Nowy Ład, wszystko się zmieniło, mamy tą składkę zdrowotną dotyczącą, nieodliczalną składkę zdrowotną w skali podatkowej, 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Natomiast nowy i do tego tą klasę, ulgę dla klasy średniej i mnóstwo bałaganu, także na początku nikt nie wiedział, jakie należy płacić podatki. Próbowali na początku to łatać takim rozporządzeniem, które było nielegalne, bo było sprzeczne z ustawą, potem w lutym zmienili po raz pierwszy ustawę, potem koniec lutego, początek marca zaproponowali tak zwany nowy ład, który miał naprawić większość tych błędów. Nowy ład miał polegać na tym, że kwota wolna od podatku się nie zmienia, składka zdrowotna się nie zmienia, ale likwidowana jest ulga dla klasy średniej i pierwsza stawka w pierwszym progu podatkowym maleje z 17 do zaledwie 12%. W związku z czym w tym momencie, jeżeli ktoś płaci podatek dochodowy na skali podatkowej, czy jest przedsiębiorcą na skali, czy też może jest pracownikiem, czy ma jakąś umowę zlecenie, pierwsze 30 tysięcy ma nieopodatkowane, a potem pomiędzy 30 a 120 tysiącami złotych płaci zaledwie 12% podatku dochodowego, co oznacza, że efektywne średnie opodatkowanie dla pierwszych 120 tysięcy złotych to jest zaledwie 9%. Tak. I to nam dał nowy ład. Natomiast jaka była główna krytyka względem nowego ładu, kiedy został ogłoszony? Otóż to, że ktoś, kto wybrał sobie sposób opodatkowania do tego 20 lutego, podatek liniowy, skala albo ryczałt, no nie wiedział, że stawka podatku się zmieni w trakcie roku, bo normalnie się nie zmienia. Normalnie ona jest ustalana listopad, grudzień i przez cały rok mamy spokój ze zmianami podatkowymi. Jest nawet konstytucyjny zakaz wywiedziony przez Trybunał Konstytucyjny, że na miesiąc przed końcem roku nie można zmieniać podatków dochodowych, tym bardziej w trakcie roku nie można zmieniać. I jak oni to zrobili, że to zrobili? Udało się to tylko i wyłącznie dlatego, że zmiany, które zaproponowali, dla każdego są na korzyść. To znaczy, jeżeli ktoś traci ulgę dla klasy średniej, to ta jego strata wywołana brakiem tej ulgi wyrówna się z nawiązką poprzez obniżenie stawki podatku z 17 do 12%. Czyli to jest pierwsza i bardzo duża zmiana, ale to już nowy ład. A teraz ta nowa wersja nowego ładu, która została potem jeszcze zmieniona, mówi, że możemy po raz pierwszy w trakcie roku zmienić sposób opodatkowania lub na koniec roku, bo nie może być tak prosto, żeby mieć jedną tylko możliwość, znowu zostało to skomplikowane. Co oznacza, jeżeli ktoś wybrał sobie na początku ryczałt, bo wyliczył, że ryczałt mu się najbardziej opłaca, teraz ma szansę do 22 sierpnia zmienić znowu ryczałt na skalę podatkową. Na liniowy nie może zmienić, ale może zmienić na skalę podatkową. Podobnie, jeżeli ktoś wybrał podatek liniowy, również może na
na koniec roku zmienić sobie to z podatku liniowego na skalę podatkową. I teraz są dwa warianty. Pierwsze, zmieniamy to opodatkowanie do 22 sierpnia. Wtedy pierwszą część roku mamy obliczoną na ryczałcie, a drugą na skali podatkowej. Ewentualnie zmieniamy na koniec roku i wtedy cały rok mamy na skali podatkowej. Generalnie brzmi to bardzo skomplikowanie i chyba tak ma być po prostu, żeby ludzie tego nie ogarnęli To było tylko takie streszczenie, bo ja ominąłem chociażby to, że zmieniło się też odliczenie składki zdrowotnej. Tak. Jak wchodził nowy ład, to zasada miała być taka, że nie odliczamy składki zdrowotnej niezależnie od tego, jak działamy. No, a nowy ład to zmienia, że można odliczać, ale znowu, na skali podatkowej nie można, na podatku liniowym można, ale tylko do 8700, a na ryczałcie od przychodu możemy odliczyć połowę zapłaconej składki zdrowotnej. Więc mamy trzy rodzaje odliczenia, w każdym formie opodatkowania inną. Okej, ale to nie jest tak, że oni robią specjalnie taki bałagan, żeby po prostu skomplikować to jeszcze bardziej. Przecież powinno być prościej. Jakby było prościej, by było więcej tych podatków tak naprawdę. I nie uważasz, wiem, że uważasz, że powinny być proste te podatki. To jest oczywiste. Natomiast jaki jest cel tego? Ciężko powiedzieć. Są teorie mówiące, że to branża doradcza lobbuje za tym, żeby te podatki były jak najbardziej skomplikowane. Nie wiem, czy te teorie są prawdziwe. W tym momencie raczej obserwujemy swego rodzaju ratowanie się z tego pożaru w burdelu, no bo po tym Nowym Ładzie parę osób straciło stanowiska, zmienił się minister finansów, zmienił się wiceminister finansów odpowiedzialny za zmiany podatkowe. Przyszli nowi ludzie i zaczęli próbować ratować tą sytuację, więc te kolejne zmiany teraz w ciągu roku są próbą ratowania tego, co zostało zepsute jesienią zeszłego roku przy uchwalaniu nowego ładu. Ale to wygląda jakby gasili pożar benzyną, tak? Tak, system się na pewno utrudni. Wprawdzie ten najbardziej absurdalny fragment nowego ładu, czyli ta ulga dla klasy średniej z tymi śmiesznymi wzorami z kilkoma miejscami po przecinku wyleciała do kosza, no ale jednak to jest pewne kuriozum, że w trakcie roku zmienia nam się system podatkowy i teraz będą różne rozliczenia. Jedni będą mieli cały rok na starych przepisach, jedni cały rok na nowych, a jedni w połowie sobie zmienią, tak? I niektórzy dwa PIT-y będą składać teraz na koniec roku w tym okresie przejściowym. No i znowu, ta możliwość zmiany opodatkowania na zakończenie roku jest tylko jednorazowa, czyli jak ktoś teraz sobie zmieni, to w przyszłym roku, w trakcie roku już nie będzie mógł zmienić, bo to jest jednorazowa tylko próba naprawy tego, co zostało zepsute przy uchwalaniu nowego ładu. A to nie jest tak, że po prostu ja liczyłem sobie to też i liczyłem, że te 120 tysięcy, ale teraz przed naszym spotkaniem liczyłem, jak ktoś zarabia 5 tysięcy brutto miesięcznie, czyli 60 tysięcy, to jemu podatek realnie zejdzie do 6%. Tak, bo to mówię, jest efektywnie 9% przy 120 tysiącach. Tak, jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy, to zapłaci 0. Tak. No, a jeżeli rzeczywiście zarobię 60 tysięcy, to podatku dochodowego efektywnie wyjdzie mu 6. A to nie jest tak, że po prostu to są kolejne kupione głosy i obniżenie podatku dla dużych mas, które zarabiają najmniej, które głosy się liczą tak samo jak tych zamożniejszych? Być może, natomiast to nie będą duże kwoty. Jeżeli ktoś zarabia, dajmy na to 40 tysięcy złotych, to już wcześniej miał te 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, więc teraz mu obniżamy tylko z 17% do 12% na tych 10 tysiącach złotych, czyli ten ktoś oszczędzi całe 500 zł rocznie, czyli tam 40 zł z hakiem miesięcznie. Ale w tamtego roku to jeszcze mu wyjdzie dużo więcej, bo w tym roku było 30. Tak, natomiast, znaczy więcej, natomiast zmieniła się składka zdrowotna. Ona wtedy była odliczalna, teraz jest nieodliczalna, więc pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma umowę o pracę czy umowę zlecenie, tam dochodzi do tego jeszcze 9% składki zdrowotnej. Podobnie, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą na skali podatkowej, to do tego dolicza 9% składki zdrowotnej, no i wynagrodzenie członka zarządu również do tego podatku dochodowego 12%owego tak. Musimy i tak doliczyć jest 9. Składka, no, tam chyba prokurenci byli trochę, raz mówili, że będzie, niektórzy doradcy mówili, że można skorzystać z tego, żeby nie było. Jak to jest właśnie bo tu już wiemy, że prezes zarządu czy członek zarządu z powołania płaci składkę zdrowotną od dochodu, który uzyskuje. Natomiast jak to jest w przypadku prokurenta teraz? W ramach nowego ładu oni ten przepis wprowadzili źle i wedle mojej opinii nie obowiązywała ona prokurentów, czyli że prokurenci w ramach Nowego Ładu nie musieli płacić składki zdrowotnej. Natomiast ostrzegaliśmy klientów, że to jest nasza opinia, a ZUS może mieć inną opinię na ten temat. I teraz jak wszedł nowy ład w tej swojej nowej wersji, to tam jest wprost zapisane, że składka zdrowotna dotyczy również prokurentów. W związku z czym od 1 lipca nikt nie będzie mógł mieć wątpliwości, że prokurenci muszą płacić składkę zdrowotną. Tak. Natomiast w uzasadnieniu jest napisane, że to jest doprecyzowanie przepisu, bo wcześniej nie były jasne.
Według mnie jest to nieprawda. Było jasne, że nie ma składki zdrowotnej, więc uważam, że za pierwszą połowę roku, jak ktoś jest prokurentem, to może spróbować powalczyć i tej składki zdrowotnej nie zapłacić. Natomiast jak do tego będą podchodziły urzędy i sądy, to nie potrafię powiedzieć. No, ale i z ZUS-em za parę tysięcy złotych, to też być może się nie opłaci. Tak? Dla sportu, co najwyżej, tak. Albo dla satysfakcji. Tak, ale jakby ja czytałem trochę o tym i tam było napisane, że jeżeli członek zarządu, znaczy prokurent jest powoływany, to jest traktowany jak członek zarządu, który jest powoływany, ale jeżeli jest z powołania, a jeżeli jest ustanawiany jak pełnomocnik, to wtedy już nie, tak? Jakby, nie, albo prokurent co do zasady jest ustanowiony, prokurę się ustanawia. Tak, ale może być uchwała, która powołuje prokurenta, prawda? I wtedy jest użyte słowo powołuje i wtedy to jakby działa, podpinają to automatycznie. Rozumiem. W każdym razie od 1 lipca nie ma wątpliwości, prokurent niestety płaci składkę zdrowotną. No właśnie, a jest jeszcze taki, jeszcze trzecia osoba, jak pełnomocnik. I właśnie teraz pełnomocnik nie jest prokurentem, pełnomocnik nie jest członkiem zarządu i teraz pytanie, czy to on jest ominięty tym? Bo pełnomocnik płaci podatek jak na zasadach ogólnych, prawda? Od wynagrodzenia za pełnomocnictwo, za wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Głowy nie dam, ale obawiam się, że nowe przepisy obejmują też pełnomocników. Mhm. W każdym razie my nie polecamy wytruchu z pełnomocnikiem, my polecamy to powtarzalne świadczenie niepieniężne, bo one nawet zyskują na atrakcyjności, bo tam się płaci rzeczywiście podatek na skali podatkowej, ale bez składki zdrowotnej. I to jest właściwe obejście na nowy ład dla członków zarządu. A tam nie ma przypadkiem ryzyka VAT-u, że... Może nie tyle ryzyko, to jest zupełnie oczywiste, że to podlega pod VAT, bo jest to powtarzalne świadczenia niepieniężne na gruncie ustawy o VAT podlegają pod VAT, są działalnością gospodarczą. Natomiast to może, ale nie musi być problem. Jeżeli ktoś ma przychody z tego poniżej 200 tysięcy złotych, a powinien mieć, bo to się tak naprawdę opłaca do 120 tysięcy, bo potem wchodzi drugi próg podatkowy, to na pewno nie jest VAT-owcem, bo nie przekracza 200 tysięcy, chyba że te powtarzalne świadczenia, właśnie, są dwa wyjątki, trzy w sumie. Pierwszy, jeżeli świadczy na przykład usługi doradcze, wtedy już od pierwszej złotówki na cele VAT-u jest VAT-owcem. Drugi, jeżeli ma swoją inną działalność, wtedy powtarzalne świadczenia są na VAT-cie, no ale jeżeli nasza spółka też jest VAT-owcem, to jest to neutralne, bo my wystawiamy z VAT-em, spółka sobie ten VAT odlicza, więc nie jest to problem. I trzeci moment, kiedy trzeba uważać, to jeżeli się wynajmuje nieruchomości komercyjne na przykład, tak, albo mieszkanie na krótki termin, bo znowu wtedy możemy nie myśleć, że nie jesteśmy przedsiębiorcami, ale na gruncie ustawy o VAT nasze przychody się liczą do tego limitu. Jest, tak naprawdę to wyjście jest nie dla każdego. Tak? Jeżeli ktoś na przykład ma branżę medyczną, czy jakąś finansową zwolnioną z VAT-u, to rzeczywiście wtedy mu się to nie opłaca, bo musiałby doliczyć VAT powyżej 200 tysięcy. A szczególnie jest grono fliperów na rynku wtórnym, którzy to właśnie są może i nawet VAT-owcami, ale VAT-u nie naliczają i nie odliczają, więc jakby cały ten VAT idzie do Urzędu Skarbowego i... Tak, to się nie opłaca, tak. jeżeli ktoś jest zwolniony z VAT. Czyli można powiedzieć, że te nowe zmiany dla przedsiębiorcy, który na przykład wypłaca sobie wynagrodzenie, mogą być korzystniejsze, tak? Tak. Nowy ład w swojej nowej wersji zwiększa atrakcyjność powtarzalnych świadczeń niepieniężnych i zwiększa atrakcyjność bycia członkiem zarządu, no bo płacimy teraz efektywnie te 9% plus 9% składki zdrowotnej przy 120 tysiącach, to jest razem 18, a wcześniej było 17, więc niewielka różnica. Tak, więc jakby można się pokusić, że okej, no nie, jest, są zmiany, dużo się zmienia, ale de facto te 18% to nie jest jeszcze jakiś taki hardcore, żeby tego nie zapłacić. W mojej ocenie, jeżeli ktoś jest w stanie osiągnąć efektywną stopę opodatkowania poniżej 20%, to jest naprawdę dobre rozwiązanie, dużo tańsze niż na Zachodzie i z tego należy się cieszyć, że nie ma więcej niż 20%. No bo ja tak patrzę na to globalnie, to z mojej perspektywy jako przedsiębiorcy, ja znalazłem tam dla siebie parę rozwiązań, między innymi spółka estońska i tak naprawdę ja w tym roku zapłacę mniejszy podatek niż w tamtym, ponieważ jakby zagłębiłem się w to wszystko, rozumiem, zwracanie podatkowymi cały czas, jak to wykorzystać. Dla mnie to są pozytywne zmiany. Tak? Dla mnie też, ja też w tym roku płacę niższe podatki niż w zeszłym, tak. Więc tak jak ja tak mówiłem, że ten nowy ład jest największą obniżką podatków w historii Polski dla osób najlepiej zarabiających, bo zmiany w ryczałcie, czy ten CIT estoński, czy to nowe opodatkowanie komplementariuszy, to jest naprawdę korzystne zmiany. Jeżeli ktoś dużo zarabia, to zapłaci teraz niższy podatek. Business Rider. A jakie są ryzyka, które widzisz przy spółce estońskiej? Jakby takie rzeczy, których jeszcze nie wyszły na światło dzienne, no bo to jest nowy twór, a widzisz jakieś... Mówimy o polskiej spółce Zona CIT estońskiej, tak? Żeby było jasne, że nie chodzi o spółkę w Estonii. Dokładnie, to jest tak zwana spółka, czyli polska spółka ZOO, która zgłosiła deklarację, że chce
być takie tak zwaną spółką estońską? Największe ryzyko z TIT-em estońskim jest takie, że nie wiemy jeszcze dokładnie, jak będą traktowane ukryte zyski. Bo w CIT-ie estońskim płacimy podatek nie od dochodu, tylko od wypłaconej dywidendy oraz od ukrytych zysków. I teraz mamy problem z definicją ukrytych zysków. One zostały tak naprawdę zdefiniowane jako każde świadczenie na rzecz udziałowca albo osoby z nim powiązanej. Jeżeli masz spółkę z o.o. i próbujesz wypłacać z niej pieniądze nie za pomocą dywidendy, tylko wykonując jakieś usługi, na przykład wynajmując tej spółce nieruchomość albo coś jej sprzedając, to wpadasz w ryzyko, że to będzie ukryty zysk, od którego musisz zapłacić podatek na poziomie spółki i oczywiście ty, wykonując tą usługę, również płacisz od tego swój podatek dochodowy. I teraz te przepisy zostały skonstruowane w sposób fatalny. To znaczy, na początku mamy definicję ukrytego zysku, że to jest w zasadzie każde świadczenie na rzecz udziałowca i osoby z niej powiązanej. W szczególności wymieniona wprost kilkanaście, które z całą pewnością są, i na końcu trzy wyjątki, co nie jest ukrytym zyskiem, czyli wynagrodzenie tam członka zarządu do pięciokrotności średniego wynagrodzenia, używanie samochodu do celów firmowych to w całości, do celów mieszanych w 50% i tam jeszcze jakaś jedna trzecia rzecz, i to nie są. Więc jeżeli spojrzymy na to od strony logiki, no to wszystko jest poza trzema wyjątkami. W związku z czym, jeżeli wczytamy się te przepisy literalnie, to na przykład wynajem budynku do spółki z o.o., jeżeli to jest realnie istniejący budynek w cenach rynkowych, co nie powinno budzić żadnego tutaj sprzeciwu, to będzie ukryty zysk. Niektóre rzeczy zupełnie oczywiste są ukrytym zyskiem. Jeżeli do spółki na CIT-ie estońskim pożyczasz pieniądze, robisz pożyczkę, no to pożyczka musi być oprocentowana. Jeżeli nie jest oprocentowana, to spółka ma z tego tytułu dochód. Tak. Więc nakładasz odsetki, bo musisz na pożyczkę. I te odsetki z całą pewnością są ukrytym zyskiem. Czyli spółka płaci odsetki, płaci podatek od odsetek, a potem ty, otrzymując odsetki, też od nich jeszcze raz płacisz podatek. I to trzeba obchodzić, to znaczy do spółki z o.o. na CIT-ie estońskim trzeba robić dopłaty, a nie pożyczki, bo dopłaty nie muszą być oprocentowane, w związku z czym nie mamy tego problemu. Dopłaty do ADZIE, tak? Do kapitału zapasowego? Tak, dopłaty do kapitału zapasowego. Jeżeli umowa spółki na nie pozwala, to możemy je robić i one są zwrotne. W związku z czym działa to jak pożyczka, tylko że nie mamy odsetek. Czyli tylko że nie zmieniać umowy spółki, nie zwiększać kapitału, bo to są procedury. Ja takie robiłem i to mi zajęło z rok, bo tam coś był problem z wnioskiem, cofnięcie, sądy. No, sądy potrafią takie rzeczy. Natomiast nie ma innej metody dokapitalizowania spółki z o.o. na CIT-ie estońskim niż dopłata, no bo pożyczka odpada, bo tracisz na odsetkę. Tak. Więc te ukryte zyski, my je ostrzeliwujemy cały czas wnioskami o interpretacje podatkowe, próbujemy się dowiedzieć, co będą na pewno ukrytym zyskiem, a co nie. I na razie rezultaty są dobre, to znaczy są już interpretacje podatkowe, na przykład, że wynajem nieruchomości czy sprzedaż towarów do spółki z o.o. nie jest ukrytym zyskiem, przy czym musimy być świadomi tego, że uzasadnienie tych interpretacji jest cokolwiek naciągane. Widać, że Krajowa Informacja Skarbowa dostrzegła pewien problem i to ich uzasadnienie, dlaczego to nie jest ukrytym zyskiem, to jest się tak naprawdę kupy nie trzyma. Nie powołują się na przepisy, tylko na jakiś raport dotyczący tego celu tego przepisu. Tam widać, że to ich wnioskowanie zawiera luki, więc tam w każdej chwili ta linia interpretacyjna może się zmienić. Moja sugestia jest taka, że jeżeli ktoś ma spółkę z o.o. na CIT-ie estońskim i chce wyjmować stamtąd jakkolwiek pieniądze poza wypłatą dywidendy, to powinien najpierw poprosić o wniosek o interpretację podatkową i dopiero z tą interpretacją wyciągać pieniądze. Ale wypłata dywidendy to jest 20% przy małej spółce, prawda? Więc... To zależy. To zależy. Znaczy ogólnie tak, co do zasady na pewno w pierwszym roku 20%, tylko znowu przepisy zostały tak skonstruowane, że podatek od wypłaconej dywidendy potem jest kosztem w kolejnym roku, więc jeżeli co roku ze spółki z o.o. na CIT-ie estońskim wypłacamy cały zysk, to opodatkowanie w kolejnych latach spada nam do 18%. Jeżeli spółka ma przychody powyżej 2 milionów euro, gdzie powinna płacić 25, to rzeczywiście w pierwszym roku, jak wypłacamy cały zysk, płacimy 25, ale już w kolejnych latach 21. Jasne, bo wtedy podatek jest kosztem, tak? Jakby... No i to jest korzystne z kolei, no więc te 20% uważam, że to nie jest jakiś podatek, który gdzieś tam, że trzeba było kombinować, tylko po prostu zapłacić. I piękne jest to, na przykład, jeżeli ktoś zarabia, w nieruchomościach tak jest, że można te pieniądze fajnie reinwestować. Jak ktoś zarabia milion, to może wydać na życie 200 tysięcy, a 800 zostawić sobie i to jest... Tak, to jest, CIT estoński jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, często je polecamy, no bo jeżeli ktoś nie ma potrzeby wyjmowania pieniędzy, to w ogóle nie płaci podatku dochodowego. Powiem więcej, jeżeli potem komuś się odwiedzi i chce wyjść z tego CIT-u estońskiego, żeby na przykład zacząć fakturować tą swoją spółkę, no to nie płaci od razu podatku od tych wcześniejszych dochodów, tylko dopiero kiedy kiedyś będzie chciał je wypłacić, zapłaci wtedy od nich podatek. Tak, a wcześniej było tak, że chcesz reinwestować, a musisz zapłacić od tego podatek i masz 20% mniej na reinwestycje, więc ja uważam, że dla mnie to są pozytywne zmiany i ja dzięki temu płacę mniej, ale co taki Kowalski może jeszcze zrobić, że Kowalski, no przedsiębiorca, który prowadzi biznes, może, co może zrobić poza tą spółką estońską?
No tak, rozwiązań tu zostało tak naprawdę tylko kilka. One są opłacalne w zależności od ryzyka, czy od tego, czym się zajmujemy, ile zarabiamy. Pierwsza grupa rozwiązań to działalność gospodarcza na ryczałcie, jeżeli mamy wysokie marże. Druga to spółka z CIT estońskim. Trzecia to spółka komandytowa i bycie jej komplementariuszem, no bo wtedy, jeżeli spółka ma przychody do 2 milionów euro, to na bieżąco od swoich dochodów spółka płaci 9% CIT-u i to tyle, a jeżeli chcemy wypłacić te pieniądze, to dopłacamy 8,3% PIT-u razem 17%. I znowu to nie jest wiele. Czyli nie płacimy żadnej składki zdrowotnej, poza tym 500 miesięcznie, ona już nie zależy od dochodu, nie płacimy daniny solidarnościowej, po prostu 17% i mamy temat z głowy. Więc działalność lub spółka jakaś jawna na ryczałcie, CIT estoński, spółki komandytowe czy komandytowe akcyjne to są najlepsze rozwiązania na nowy ład. A w tamtym roku mówiłeś o właśnie spółce komandowo-akcyjnej, która też już trochę dopadły te zmiany. Jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć? Zmienia się jedna rzecz. Jeszcze w tym roku, do końca tego roku spółka komandytowa akcyjna ma tą piękną zaletę, że nie trzeba płacić ZUS-u ani składki zdrowotnej. Ja teraz nie płacę ZUS-u, jestem szczęśliwym człowiekiem. Natomiast od stycznia przyszłego roku będę już musiał płacić ZUS ten 1000 zł od spółki komandytowej akcyjnej. Natomiast nie zmienia to tego, że to dalej jest dobra forma prowadzenia działalności. Dlaczego? Jeżeli mamy spółkę komandytową, bo to jest alternatywa dla spółki komandytowej albo dla jednoosobowej działalności gospodarczej, albo dla spółki jawnej, więc nie płacimy składki zdrowotnej i tak od dochodów, żadnym z tych wariantów. To jest bardzo fajna sprawa. A druga, do spółki komandytowej, jak chcemy pożyczyć pieniądze, żeby ją dokapitalizować, to musimy od tego zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Do spółki komandytowej akcyjnej, jako jej akcjonariusz, nie musimy płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Bo to jest spółka kapitałowa jakby, tak? Od strony akcjonariusza ona jest traktowana jako spółka kapitałowa, więc nie mamy PCC. To jest na gruncie prawa unijnego i to jest bardzo przyjemna sprawa. Jest jeszcze druga korzyść. Jak już mamy te akcje w spółce komandytowej akcyjnej, to możemy te akcje obciążyć obowiązkiem powtarzalnych świadczeń niepieniężnych, zarówno dla siebie, dla naszej rodziny, jak i dla pracowników. W związku z czym wtedy spadamy z tym podatkiem znowu do 12%. Ale też do limitu oczywiście pierwszego progu podatkowego. No tak, do 120 tysięcy złotych mamy efektywnie 9%. To może nasz, nie wiem, bardzo dobry handlowiec na przykład mieć obowiązek pozyskiwania klientów, mając jedną akcję na powtarzalnych świadczeniach niepieniężnych. Okej, sprawę mi odkupu. Tak, tak. Warto, jeżeli komuś dajemy tą akcję, warto albo wziąć od niego, jest coś takiego legalne, to jest nieodwoływalne pełnomocnictwo do sprzedaży akcji na przykład, czyli on nam je podpisze i nie może go już odwołać. Tak. W każdej chwili będziemy mogli tą akcję sobie sprzedać. Tak, to jest tak, dobre ale rozwiązanie. Z takich ciekawostek, to jakieś takie rzeczy robiłem, jak niedowolne pełnomocnictwo, to tam się dowiedziałem jednej rzeczy, że świadczenie musi być spełnione, czyli cena musi być zapłacona, bo w innym wypadku można je jakoś odwołać w jakiś sposób, takie pełnomocnictwo. Czyli musi być, może być nieodwołalne, ale świadczenie musi być zamknięte, czyli musi dostać te 100 zł za tą akcję. Ten ktoś. Formalność, wiele formalności oczywiście trzeba przy tym załatwić, ale to są naprawdę bardzo ciekawe rozwiązania. Czyli jest to bezpieczne. A właśnie wróćmy może jeszcze do spółki tej estońskiej i o tych samochodach, bo mówi się, że spółka estońska jest świetna do drogich samochodów. I jakbyś mógł coś więcej o tym powiedzieć, jak to wykorzystać? No to jak ktoś właśnie chce sobie, mówię o tym na przykładzie Lambo zawsze, o tym mówię. A propos. jak to zrobić? Jeżeli chcesz kupić normalnie w Polsce samochód bez żadnego cudowania, to rozliczysz w kosztach 150 tysięcy tylko z tego samochodu. Czyli jak samochód jest za 450 tysięcy, rozliczysz 1/3 w kosztach, jak za milion to 15%. Na spółce z CIT-em estońskim jest inaczej. Tam niezależnie od wartości samochodu, jeżeli samochód jest do użytku mieszanego, czyli chcesz go używać prywatnie oraz na potrzeby spółki, to ukrytym zyskiem, od którego trzeba zapłacić 10 albo 20% podatku, jest 50% wydatków na ten samochód. Więc jeżeli ktoś ma samochód za 300 tysięcy, to bez różnicy, czy rozliczy 150 tysięcy na normalnym CIT-cie, czy PIT-cie, czy 150 tysięcy jako ukryty zysk na CIT-cie estońskim, wyjdzie dokładnie na to samo. Ale jeżeli ktoś kupuje samochód za milion, to nagle się okazuje, że normalnie by od niego rozliczył tylko 150 tysięcy, a na CIT-cie estońskim całe 500 tysięcy, tak? Więc im droższy samochód, tym bardziej się go opłaca kupić na CIT-cie estońskim. A to nie jest tak, że będzie musiał zapłacić od tego podatek później, od drugiej części, jeżeli jest mieszany użytek? No jeżeli właśnie jest mieszany użytek, to połowa wydatku na ten samochód jest traktowana jako ukryty zysk, czyli jeżeli kupujesz samochód za milion na zwyczajnym CIT-cie, to od 150 tysięcy wrzucasz w koszty, a od pozostałych 850 tysięcy tak naprawdę płacisz podatek, bo nie wrzucasz tego w koszty, tak? Więc masz podatek od 850 tysięcy, a tu masz podatek tylko od 500 tysięcy, bo te 500 tysięcy będzie twoim ukrytym zyskiem.
Tak, ale to ty płacę PIT jako osoba prywatna, tak? Nie, spółka płaci CIT do ukrytych zysków, bo to samochód należy do spółki, to spółka kupiła CIT. Spółka kupiła samochód. No ale jeżeli spółka już opodatkowała te pieniądze, ma gotówkę, tak, zapłaciła fakturę za auto, to jeszcze musi od połowy zapłacić drugi podatek? Ale jak opodatkowała? Nie, załóżmy, spółka ma nadwyżki, ma kapitał zapasowy, milion złotych, prawda? Kupuje za to auto i połowę sobie wrzuca jakby w koszty. Bo to jest auto kupione w trybie mieszanym do użytku i 50% od 50 sobie nie odlicza. Natomiast pytanie, czy ten członek zarządu, czy właściciel musi od tego odprowadzić podatek od ukrytych zysków? Nie. Podatnikiem od podatku ukrytych zysków jest spółka. I teraz jeszcze raz. Mamy spółkę z ZONACIT estońskim, która nie płaci podatku dochodowego. Tam nie ma pojęcia wrzucenia sobie w koszty. Pieniądze po prostu nie są opodatkowane. I jak ta spółka kupi samochód za 1 000 000 złotych i załóżmy przychody do 2 000 000 euro, to od 500 tysięcy musi zapłacić 10% podatku dochodowego, czyli 50 tysięcy. Te 50 tysięcy będzie musiała zapłacić. Natomiast jeżeli ten sam samochód kupi zwyczajna spółka, to 850 tysięcy nie wrzuci w koszty, więc zapłaci jakby od nich podatek 9%, ale nie od 500 tysięcy jak na CIT estońskim, tylko do 850 tysięcy. No właśnie, te rozwiązania są tutaj... wiele bardziej korzystniejsze. Pytanie, czy oni o tym wiedzieli, jak to pisali. No bo, a to nie wiem. No bo uszczelniali, a teraz tak naprawdę okazuje się, że jednak się da. No tam jest kilka właśnie takich wrzutek, które sprawiają, że osoby najlepiej zarabiające będą płaciły niższe podatki niż w zeszłym roku. Na ile to jest intencjonalne, na ile, nie wiem, z niewiedzy, to już ciężko mi powiedzieć. Business Rider. Myślisz, że czego się można spodziewać w przyszłych latach, jakby, tak? Bo PiS dzisiaj rządzi, PiS dokłada z naszych pieniędzy do kieszeni innych ludzi. I teraz, no, jak myślisz, co przyniesie przyszły rok? Ja raczej tutaj mam oczekiwania jak najgorsze, znaczy boję się, że będzie źle. Pamiętajmy, że wydaje się, że jesteśmy w trakcie naprawdę bardzo dużego kryzysu gospodarczego. Wszystkie giełdy na świecie lecą, inflacja wybija, surowce są strasznie drogie, no i nam naprawdę grozi kilka bardzo ciężkich lat. Nie wiadomo teraz, jak będzie z żywnością, w związku z czym wszyscy się w zasadzie szykują teraz na recesję i połączoną z wysoką inflacją, czyli że będzie stagflacja, której naprawdę już bardzo dawno nie było i ktoś będzie musiał za to zapłacić, to znaczy ludzie po prostu zbiednieją. Będzie gorzej. Wszystko na to wskazuje. Jeżeli jakiś cud nagle gospodarczy nie nastąpi, to ludzie po prostu będą mieli mniej pieniędzy. Cud albo dodruk, który będzie jeszcze... Ale to tylko jest przedłużenie problemu, tak? Bo jeżeli rozwiązaniem na obecny kryzys będzie dalsze drukowanie pieniędzy, no to efekt będzie taki, że po prostu kryzys będzie głębszy trochę później, ale wszystkich nas to czeka. Kiedyś ten pieniądz z rynku musi odpłynąć, bo jest go po prostu teraz za dużo i to będzie boleć. I teraz państwo będzie musiało wziąć na coś skądś pieniądze, więc ja boję się, że te podatki niestety będą rosły, bo obecnego opodatkowania przy wzroście wydatków się po prostu nie da utrzymać. Pamiętajmy, że mają teraz znacząco wzrosnąć wydatki na wojsko, chociażby na armię. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądała ta wojna na wschodzie. W związku z czym ja spodziewam się, że podatki raczej będą rosły. Przy czym nie wiem, czy będą rosły stawki, czy być może skarbówka będzie bardziej agresywna, a może po prostu polikwidują niektóre ulgi czy wyłączenia. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, co będzie, ale spodziewam się, że będzie już tylko gorzej. A myślisz, że Polsce grozi to, że będziemy drugą Turcją, że jest takie ryzyko w ogóle w Europie? Wiesz, no ciężko tu się mówi, co może się wydarzyć w przyszłości, bo ostatnio takie rzeczy się dzieją, że nikt by ich wcześniej nie przewidział. Pamiętam, że chyba jeszcze rok temu mówiłem, że no ta inflacja do 10% może dojść, ale wyżej to jej się nie spodziewam, mamy już prawie 15, więc rzeczywistość już raz mnie zaskoczyła. Czy Turcja, czy Argentyna, to już jest inflacja na poziomie 70%. W ogóle Argentyna to jest ciekawy przypadek. Tam mamy inflację na poziomie 70%, a ostatnio nieruchomości spadło o 25%. Więc pokazuje to, że w obecnych czasach nawet na rynku nieruchomości możemy mieć połowę, straszny, tak? Tak, natomiast kryzys, w Turcji jakby ta inflacja wynika ze złego kursu, tak? I oni muszą kupować w walucie pewne rzeczy i te rzeczy muszą być na półce później w sklepie o wiele, wiele droższe, skoro waluta spadła. Tylko zobacz też, jaki oni tam mechanizm mają w Turcji, bo stopy procentowe to jest chyba 14%, czy coś koło tego, a inflacja 70%. W związku z czym, co ludzie robią? Biorą kredyty i kupują cokolwiek, bo wiedzą, że i tak na tym zarobią, tak? Bo wartość tego kredytu im się w wyniku inflacji mocno skurczy. No a po to podnosi się stopy procentowe w trakcie wysokości
wysokiej inflacji, żeby ludzie właśnie nie brali tych kredytów, żeby nie zwiększać ilości pieniądza, tylko żeby ją zmniejszać. A oni doprowadzili do tego, że realne stopy procentowe są tak strasznie ujemne, że mimo tak wysokiego oprocentowania kredytów dalej opłaca się je brać. No, tylko mówimy o państwie, gdzie walczono z inflacją poprzez zmianę prezesa GUS-u czy banku centralnego, bo poprzedni chyba nie był zbyt mało patriotyczny, nie bardzo chciał zmniejszać ręcznie inflację i to jest problem. Mam nadzieję, że w Polsce do podobnego scenariusza nie dojdzie, ale ja niczego nikomu nie będę obiecywał. Nie spodziewam się hiperinflacji, ale no, ta podwyższona inflacja na pewno się jeszcze jakiś czas utrzyma. W Turcji ja byłem parę razy i byłem ostatnio też miesiąc temu, to tam nieruchomości też urosły. Pytanie, czy urosły względem dolara, bo to jest istotne, natomiast jakby czasem urosły dwukrotnie w ciągu roku wartość nieruchomości, więc i też patrzyłem w Mołdawię, która też ma bardzo wysoką inflację, też kilkadziesiąt procent i tam też ceny nieruchomości, no bo ludzie po prostu uciekają z tym majątkami i tego samego też bym się spodziewał w Polsce, że może będzie mniejsza produkcja, mniejszy obrót w ogóle nieruchomościami, ale ceny dalej będą rosły. Co o tym sądzisz, o tej teorii? Jak się zapatrujesz na temat nieruchomości, bo wiem, że też zainwestowałeś ostatnio, i jak ty się do tego... No właśnie, ja mam nadzieję, że nieruchomości nie będą spadały, bo tylko kupiłem działkę w dobrym miejscu w centrum Torunia, więc zależy mi raczej na tym, żeby ta działka zyskała na wartości, a nie sprzedała. Natomiast no, patrzę na przykład Argentyny, gdzie te nieruchomości jednak spadły w warunkach wysokiej inflacji, w związku z czym wszystko jest możliwe. Pytanie, wiemy teraz wszyscy, że mamy rzeź na rynku kredytów, tak? Ludzie nie chcą brać kredytów lub nie mają w ogóle zdolności kredytowej, więc ci wszyscy ludzie od kredytów teraz się nudzą. Pytanie, ile mieszkań zostanie kupionych za gotówkę, bo jednak ludzie coś z gotówką muszą robić. Teraz wprawdzie oprocentowanie lokat mocno wzrosło, więc jest wreszcie jakakolwiek alternatywa dla nieruchomości, bo wcześniej nie była. Natomiast co ludzie zrobią z pieniędzmi, to ja naprawdę nie potrafię powiedzieć. Jeżeli pójdą w kierunku lokat i w kierunku jakichś depozytów czy obligacji skarbowych indeksowanych do inflacji, to nie zdziwiłbym się, gdyby te nieruchomości wcale nie musiały tak rosnąć. Tak. A w ogóle ciekawostką jest to, że w ogóle w Polsce połowa kredytów albo połowa jest w Warszawie. Hipotecznych, a reszta to jest cała Polska. Tak, naprawdę? Słyszałem taką opinię. Na pewno przy frankach szwajcarskich tak było, a mówisz na pewno wszystkich kredytach, tylko we frankach. Słyszałem taką opinię, no to nie jest potwierdzona informacja, ale no Warszawa jednak jest bardzo dużym rynkiem, no największym. I ciekawostką jest to, że jakby też połowa ludzi kupowała średnio w Polsce na kredyt. I z tej połowy no, znaczna część no, nie ma dzisiaj do dostępu. I dzisiaj widać deweloperów, którzy już ograniczają podaż, nie będzie tych mieszkań na rynku i może być dość do takiej sytuacji, gdzie oni są wiesz, napakowani pieniędzmi, bo mają 12 lat, tłustych lat za sobą i po prostu będą podwyższali ceny, a nie będą sprzedawali, no, bo będą mało sprzedawali, mało budowali, ale ceny będą podwyższali, no bo jak będą komponenty rosły, stal będzie rosła, wszystkie rzeczy, usługi będą rosły, no to oni nie mogą sprzedawać taniej. I to może być taka stagflacja na rynku. Oczywiście, że tak może być, ale pytanie, co będzie na rynku wtórnym, bo jeżeli okaże się, że ludzie muszą wyskakiwać z mieszkań, bo nie stać ich na spłatę kredytu na przykład, no to się pojawi też trochę podaży na tym rynku. Tak, natomiast jakby u nas na rynek, jak ja obserwuję, to jest zakredytowany bardzo słabo, czyli jest połowa kredytów, ale to nie są kredyty pod korek. Większość kredytów jest tam do 50% wkładu własnego. Czyli to są kredyty takie zdrowe jeszcze, że ludzie mamy taką mentalność w Polsce, że mieszkanie dla nas jest więcej warte niż dla każdego innego Europejczyka, który zmienia go jak rękawiczki, czy wynajmuje mieszkania. U nas to jest takie dobro podstawowe i my, ja uważam, że nie pójdziemy do kina, nie pójdziemy do restauracji, nie pójdziemy na wakacje, ale ratę będziemy płacić. Oczywiście ci, którzy będą na nich stać, bo widziałem takie porównanie, że ktoś zarabiał, rodzina zarabiała 7 tysięcy złotych miesięcznie i zostawało im 2 tysiące na jedzenie. Dzisiaj po opłacie wszystkich rachunków kredytu zostaje im 150 zł na jedzenie i to już jest jakby taki niepokojący sygnał. Tak jak mówię, nie wiem, co przyniesie przyszłość. Osobiście mam nadzieję, że nieruchomości za bardzo nie spadną, albo wręcz przeciwnie, ale co się wydarzy, nie mam 100% pewności, że to na pewno pójdzie w górę. Ja analizuję ceny na przykład ofertowe i widać na przykład, że marzec, kwiecień jeszcze ceny ofertowe rosły, czyli oczekiwania sprzedawców. Widać, że już lekko generalnie doszło do poziomu z lutego czy z marca. I no, ja się nie spodziewam osobiście, bo wiem, że większość sprzedawców dzisiaj nie jest desperatami jeszcze. To parę miesięcy zajdzie. Ale chciałem zapytać o jedną rzecz, bo zauważyłem na przykład agresywność urzędów miast, czyli poborców podatkowych, lokalnych podatków od nieruchomości, że zaczęli, jak ja robię biznes tam 12 lat i handluję tymi mieszkaniami, zawsze płaciliśmy podatek od, jako spółka, która nabywa nieruchomość, płaciliśmy podatek od mieszkania jak od mieszkania. A dzisiaj dostałem trzy decyzje,
które każą mi płacić podatek od posiadania mieszkania, jak od użytkowania komercji. Czyli jako spółka muszę dzisiaj płacić podatek od nieruchomości, jak od mieszkania, lokalu mieszkalnego, nie ze stawką mieszkalną, tylko ze stawką komercyjną, jak za lokal usługowy. I tego nie było wcześniej. Dostałem 3 decyzje na kilka tysięcy złotych za każdy rok, wstecz, 3 lata. I też oczywiście na ten rok. Ja dzisiaj się z nimi sądzę, no bo jest kwestia, czy użytkujesz to, wynajmujesz jako w celach działalności gospodarczej, czy po prostu posiadasz jako towar. Bo ja mam towary. Nie, to, że posiadam, to nie znaczy, że użytkuję. I zauważyłem taką właśnie szukanie pieniędzy, takie agresywne szukanie pieniędzy, no i będę musiał po prostu pójść do sądu, no bo się z nimi nie zgadzam. Czy ty widzisz takie coś, bo też widzę po całej Polsce, moi absolwenci mają też takie rzeczy dostają. Czy jaki jest problem? Bo Nowy Ład zmniejszył dochody samorządów, a one teraz mają bardzo dużo wydatków, no bo wszystko rośnie, co wynagrodzenia rosną, surowce rosną, ogrzewanie rośnie, w związku z czym samorządy szukają pieniędzy gdziekolwiek, a cały dochód z podatku od nieruchomości idzie do samorządu, nic z tego nie idzie do rządu centralnego w Warszawie, więc w ogóle się nie dziwię, że samorządy tutaj próbują zebrać trochę więcej pieniędzy. Rzeczywiście zaczęli ostatnio do nas trafiać więcej klientów zainteresowanych podatkiem od nieruchomości, bo zaczęli mieć problemy z urzędami skarbowymi. Ja nie jestem specjalistą od podatku od nieruchomości, ale ostatnio zdaje się był bardzo korzystny wyrok NSA, właśnie dotyczący tego, czy jeżeli mamy nieruchomość należącą do spółki, która jednak nie jest wykorzystywana, to czy należy od tego płacić podatek od nieruchomości według tej wyższej stawki, czy nie. Ten wyrok był korzystny. W związku z czym nie znam twoje sprawy, ale wydaje mi się, że powinieneś powalczyć i być może uda się coś ugrać. Ja się właśnie ten wyrok powołałem, napisałem, wziąłem doradcę, napisałem pismo i zobaczymy. Business Rider. Chciałem cię zapytać jeszcze o zawody, bo jesteś doradcą podatkowym i ta sytuacja na rynku pracy też się dynamicznie zmienia. Te zawody, które były 10 lat temu modne, już niekoniecznie może są modne albo są potrzebne. Wszystko idzie w kierunku automatyzacji. I co byś powiedział swoim dzieciom, gdyby zapytały cię: tata, co ja powinienem w życiu robić, bo nie mam pomysłu, weź coś podpowiedz. Mój najstarszy syn ma 10 lat, więc jeszcze jest za wcześnie, żeby mógł mu takie rzeczy podpowiadać. Natomiast jeżeli ktoś już jest trochę starszy i rzeczywiście zaczyna szukać swojego miejsca, to powiem rzecz kontrowersyjną. W tym momencie jest olbrzymie ssanie na rynku na księgowych, tak? Bo wszystkie te zmiany spowodowały, że opłaca się zakładać więcej spółek ZOS, spółek komandytowych, mieć na pełnej księgowości. Nie ma na rynku tylu księgowych, żeby zaksięgować te wszystkie spółki. Po prostu jest panika. Bardzo ciężko znaleźć księgowego do swojej spółki. Więc jeżeli teraz mamy kogoś, kto zna się na pełnej księgowości albo jest w stanie się tego nauczyć, naprawdę warto iść w tym kierunku. Wiadomo, jak ktoś jest jakimś informatykiem, programistą, lekarzem, inżynierem, to i tak zarobi duże pieniądze. Jeżeli ktoś się nie ukierunkował tak ściśle na którąś z tych dziedzin, naprawdę warto rozważyć bycie księgowym. A czy to nie jest tak, że to jest tylko przejściowy etap? Czy za 5 lat na przykład, bo już robił te systemy, które same zasysają faktury, wszystko będzie w centralnej bazie, i może być tak, że ten księgowy będzie automatyzowany, będzie robotem, będzie botem. Już dzisiaj faktury są skanowane przez te... Księgowy nie służy, żeby wstukiwać dane do komputera, tylko żeby dekretować te faktury, żeby rozliczać to. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Na Zachodzie już dawno temu nie ma ręcznego wstukiwania danych do faktur, a księgowi cały czas istnieją. Księgowy robi znacznie więcej niż wstukuje dane do komputera. Tak naprawdę księgowy zaczyna pracę, jak te dane już wszystkie są wprowadzone i dopiero zaczyna pracować na tym. Więc tak, jeżeli ktoś zajmuje się wstukiwaniem danych do komputera, no to zostanie bardzo szybko wyrzucony z pracy przez komputery. Natomiast jeżeli ktoś jest księgowym, zna ustawę o rachunkowości, zna się na tym dobrze, no to może zarabiać teraz jak radca prawny, tak? A czy to będzie tak, że te dekrety będą pewnym systemem automatyzacji robione? Na razie sobie tego absolutnie nie wyobrażam. Zwróć uwagę, że w ramach Nowego Ładu oni planowali taki centralny rejestr faktur i raportowanie chyba jakoś regularne ksiąg rachunkowych do skarbówki. Natomiast już teraz wiadomo, że co najmniej o 2 lata to się opóźni, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie zadanie. Tak. Różne spółki mają różne plany kont. To nie jest coś, co się szybko zautomatyzuje. No jest, przy tych fakturach są miliony, jak nie wiem, czy miliardy tak naprawdę w ciągu roku i oni mieliby to wszystko w bazie mieć, tak? Co ty byś dzisiaj radził komuś, kto ma na przykład, nie wiem, 50 tysięcy złotych, ma w gotówce, no i z każdym dniem przecież mu zżera ta inflacja, te pieniądze. W co ty byś zainwestował na przykład tą kwotę, bądź jeszcze większą, na przykład 100 czy 200? Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, tak, ale gdybym miał
miał 50 tysięcy i nie miał na nie pomysłu, a nie chciał stracić na inflacji, no to albo bym pewnie dał je na lokatę 6-7%, tak? Albo nabył te obligacje skarbowe indeksowane o inflację, tak? Oprocentowane na poziomie inflacji. To jest dobre rozwiązanie, bo za 50 tysięcy nie kupimy mieszkania. Okej, okay. A gdybyś miał na przykład pół miliona? No rzeczywiście jakaś nieruchomość, ale ja nie jestem doradcą inwestycji, naprawdę nie chcę nikogo wprowadzić. Ale nie, pytam się, co byś ty prywatnie zrobił? No, miałem trochę wolnych pieniędzy, to kupiłem grunt w centrum Torunia. Natomiast czy to będzie dobra inwestycja, to zobaczymy za jakiś czas. No, grunt generalnie nie wymaga obsługi, po zapłaceniu podatku od niego, prawda? Tak. I jest jakby bezobsługowy i w Twoim przypadku no, to jest jakaś tam lokata, prawda? Znaczy, planuję tam swoją siedzibę firmy wybudować, jakiś biurowiec. Natomiast nawet jeżeli go nie wybuduję, to zawsze to, mam nadzieję, sprzedam drożej niż kupiłem. A jeżeli chodzi o takie o zagraniczne destynacje, jaką masz opinię, że ktoś ma jakieś dodatkowe pieniądze, bo jest przedsiębiorcą, zarabia, ma w Polsce już jakieś aktywa, ale myśli sobie, no przestaje być tutaj kolorowo, są coraz większe zmiany podatkowe, nie wiadomo kiedy wejdą te waluty cyfrowe i jakby czy masz jakąś destynację, którą ty byś na przykład chciał coś ulokować, albo myślisz o tym, albo... Nie myślę o tym. Ja chcę mieszkać w Polsce i swój majątek raczej chcę mieć w Polsce. Wolałbym nie wyprowadzać się z nim za granicę. Natomiast wiele osób kupuje jakieś mieszkania w Hiszpanii przede wszystkim, bo tam jest ciepło, czy w Turcji nawet niektórzy polecają. Więc, ale ja tu naprawdę nie znam się, nie jestem tu specjalistą, nie chciałbym nikomu nic doradzać, bo się po prostu na tym nie znam. Okej, no a jeżeli chodzi o te waluty cyfrowe, CBDC, to no, dużo się o tym mówi, są różne opinie na ten temat i no, chyba się zgodzi, że wszystko idzie w tym kierunku, żeby te cyfrowe waluty były wprowadzone w przyszłości, tak? Żeby gotówka została zlikwidowana, żeby w ogóle był obrót bezgotówkowy. To chyba się zgadzamy co do tego, tak? Żeby to idzie w tym kierunku. To pytanie, w jakim okresie czasowym to się może, w jakim obszarze to się może wydarzyć, że gotówkę zlikwidują, bo już teraz każą wszystkim praktycznie terminale montować, więc jak już będą terminale, to powiedzą, to gotówka Wam nie jest potrzebna, bo macie terminale. Więc będzie klik, przełączenie na tą totalną cyfrówkę, a później w przyszłości, prawda, waluta cyfrowa. I teraz pytanie, jak myślisz, w jakim to się może czasie określić? Czy to jest 2 lata, czy to jest 5 lat, czy to jest 15 lat? Jeszcze 2 lata, 3 lata temu myślałem, że ten chiński system kredytu społecznego, ten punktowy, to przyjdzie do Europy może za 10-15 lat, a ludzie go nie będą chcieli, po czym już prawie to mieliśmy próbę wprowadzenia tego, gdzie obywatele byli traktowani lepiej lub gorzej w zależności od tego, jak tam się sprawują i jak się leczą. W Kanadzie przecież, jeżeli ktoś uczestniczył w tym strajku, proteście ciężarówek, to był, jego pieniądze były blokowane, tak, na koncie bankowym, czyli ktoś wspiera protest, to nagle traci swoje pieniądze dostęp do konta bankowego, bo się źle zachowuje, nie tak jak rząd by chciał. Więc takie rzeczy nagle się okazały, od razu przyspieszyły. I teraz technologia w zasadzie już jest, tak, żeby wprowadzić całkowicie pieniądz cyfrowy, potrzeba tu tego, żeby była infrastruktura, to znaczy, żeby rzeczywiście wszędzie były terminale płatnicze i żeby rzeczywiście wszędzie dało się tym zapłacić. A poza tym to już tylko wola polityczna. I to może być równie dobrze za rok, za 5 lat. Nie potrafię tutaj przewidzieć, ale niestety wszystko zmierza w tym kierunku. Bo to dużo bardziej uszczelni cały system, tak? Jakby na dzisiaj mamy gotówkę i no, nie, wiemy, że nie wszyscy płacą podatki. Jest jakiś obrót gotówkowy, prawda? Nie tak jak kiedyś, ale jest. Ale tak no, to wszystko będzie... Wszystko będzie monitorowane, tak? Jak będziesz chciał sobie kupić na przykład mieszkanie w Hiszpanii, to może się okazać, że okej, kupisz sobie, ale połowę oddaj nam. No to właśnie są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że no wtedy trzeba będzie płacić takie podatki, jakie władza chce, no bo ciężko tutaj będzie uciec powszechnie znanymi metodami. A drugi problem jest taki, że nagle okaże się, że nasze wszystkie wydatki są dla kogoś zupełnie jawne. W tym momencie, jeżeli komuś zapłacę gotówką, to nikt nie wie o tej transakcji, żaden urzędnik, ani nikt inny, czy pracownik banku. A zwróć uwagę, że od 1 lipca wchodzi dostęp skarbówki do naszych kont bankowych, to nie firmowych, tylko prywatnych. I to jest skandal, bo mieliśmy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że skarbówka może dostać dostęp do konta bankowego tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa, kiedy to jest bardzo ważne dla urzędu skarbowego, kiedy ktoś jeszcze prowadzi działalność gospodarczą. Mieliśmy tajemnicę bankową, a teraz nie ma tajemnicy bankowej, bo skarbówka będzie miała bezpośredni wgląd w nasze konta bankowe. Czyli ja za coś płacę kartą i jakiś urzędnik będzie mógł zobaczyć, za co ja gdzie płacę kartą. I teraz oczywiście mogę dalej płacić gotówką i to robię, bo lubię płacić gotówką, tak żeby nie zostały ślady po tym, gdzie jem, co robię, co piję. Natomiast no,
od lipca, jeżeli ktoś zapłaci kartą, to już przez wiele lat wielu, nie wiadomo ilu ludzi będzie dokładnie wiedziało, co kto za co płaci. Teraz no, żyjemy w takim świecie, że niestety nie mam dużego zaufania do instytucji, które nas otaczają. I w ogóle nie zdziwiłaby mnie sytuacja, kiedy na przykład rachunki, co kto płaci swoją kartą, za jakie usługi na przykład polityków czy innych osób publicznych zaczną latać po internecie, czy jakiś tabloid je na przykład udostępni. A szczególnie partii opozycyjnej, tak? Dokładnie. Jeżeli chodzą po internecie rozmowy telefoniczne czy SMS-y polityków opozycji, bo ktoś ich tam podsłuchiwał, to czemu rachunki bankowe nagle nie będą? A tym bardziej, że to będzie tak naprawdę na klik. Tak, urzędnik kliknie i patrzy, za co płaciłeś swoją kartą danego dnia. Bezpośrednie połączenie. No, czyli gdzie byłeś, w jakim mieście, w jakim sklepie, w jakiej części miasta, być może z kim byłeś, jeżeli będziemy mieli dwie płatności w zbliżonym czasie. To rozwiązanie jest tak naprawdę jakieś użycie aplikacji, która ma konto za granicą i używanie jej jak polskiego konta. Może nie mówmy nazwy, ale tych aplikacji, ale no... Czy wiadomo, że będą sposoby, tak? Tak. Ale znowu, po co te sposoby? Nie może być normalnie? Nie może być normalnie i wtedy byśmy mieli wszystko tak jak trzeba. Chciałem o tym zapytać jeszcze Ciebie o ten plan odbudowy i jakby wydaje się, że trochę Unia przez to, że wzięliśmy tych Ukraińców, trochę się na nas odbraziła i myślisz, że jakby realnie dostaniemy zwrot tych pieniędzy, które dostaliśmy za jakąś pomoc, czy bo to wygląda tak trochę, że zaprosiliśmy do siebie uchodźców, zapraszamy, finansujemy to wszystko, ale nie było żadnego deala dogadane z Unią, w którym to jest interesie, prawda, że która to sfinansuje. I pytanie, czy myślisz, że coś Polska na tym skorzysta, ugra, czy... Nie, myślę, że nic na tym nie skorzystamy. To jest robione całkowicie po polsku, tak jak nasi politycy od dawna to robią. To samo z wysyłką broni na Ukrainę. Najpierw wysłaliśmy sprzętu za 2 miliardy chyba dolarów, a teraz prezydent Andrzej Duda mówi, że on oczekuje na to, że ktoś nam to zrekompensuje. Ale to najpierw trzeba było sobie zagwarantować, że ktoś nam to zrekompensuje, a potem wysyłać, bo jak już wysłaliśmy, teraz my jesteśmy kogoś po prośbie, możemy tylko prosić, ładnie się uśmiechać, a dajcie nam, bo my przecież daliśmy, to wy też nam dajcie. No i podobnie jest z tym KPO. Tam przecież są te kamienie milowe. To nie jest tak, że Unia Europejska powiedziała, że my wam damy te pieniądze, tylko powiedziała, że dostaniecie pieniądze, jak spełnicie te kamienie milowe. I teraz ich jest tam chyba 250. Część z nich polega na uchwaleniu konkretnego prawa i to Polacy się zdziwią, jak to prawo zacznie być uchwalane, a część to dotyczy spełnienia pewnych wskaźników. I teraz polski rząd to jest dobry w uchwalaniu ustaw, które mówią, że temu zabierzemy, temu damy, no bo to 500+ na tym polegało, tak, że uchwalili ustawę, że będzie 500+ na dziecko. A jak spojrzymy na wskaźniki demograficzne, to okazuje się, że nie pomogło, wskaźniki i tak padły. A teraz Unia Europejska oczekuje od nas spełnienia wskaźników, a to już nie jest takie proste jak uchwalanie zwyczajnej ustawy. Jestem prawie że pewien, że my tych wskaźników to spełniać nie będziemy. W związku z czym okaże się, że pieniędzy też nie będzie. Ta Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, miała przecież awanturę w Parlamencie Europejskim. Czemu w ogóle zgodziła się na to, że Polska ma otrzymać jakiekolwiek pieniądze z KPO? Więc ona jest tam z drugiej strony zupełnie ciśnięta i wcale nie ma wielkiego interesu, żeby nam coś wypłacać. Warunki są bardzo ciężkie. Tam przecież była mowa o tym, żeby ozusować wszystkie umowy cywilnoprawne, to już chyba od 2023 roku, to w ramach tej podwyżki podatków, o której mówiłem. Są zapisy dotyczące nawet tak drobnych spraw jak regulamin Sejmu, czy zdaje się jeszcze nawet wydłużenie wieku emerytalnego. Sprawy bardzo politycznie niekorzystne. Ograniczenia dla samochodów osobowych, żeby te spalinowe nie mogły wjeżdżać do centrów miast, tak? Więc Polacy się bardzo zdziwią, jak te kamienie milowe zaczną być wdrażane. No i spora część tego całego krajowego planu odbudowy to ma być finansowana z pożyczek, więc to nie tak, że my dostaniemy pieniądze, oni nam pozwolą pożyczyć pieniądze. Okej, a myślisz, że kiedy to wprowadzał, jakby w jakim terminie? Czy to będzie etapami robione? Znaczy, to jest robione etapami, rozpisane na kilka lat chyba, co najmniej na 3 albo 4. I te pieniądze mają iść po spełnieniu kolejnych warunków. Czyli jak spełnicie warunek, to dostaniecie pieniądze związane z tym warunkiem, tak? To nie jest tak, że dostaniemy fundusze i robimy z tym, co chcemy. To są warunki. Spełnicie taki warunek, dostaniecie na nie pieniądze, ale musicie najpierw spełnić ten warunek. Okej, to takie ostatnie pytanie już na sam koniec. To gdybyś był ministrem finansów dzisiaj wybrany, może nie w tym rządzie, ale no w jakimś tam następnym, tego Ci życzę, to od czego byś zaczął, co byś zmienił tak naprawdę?
nie mogę powiedzieć, od czego bym od razu zaczął, natomiast bo wszyscy pytają, co zrobić z tą inflacją i tak dalej. No, tu nie ma niestety łatwych metod. Trzeba zrozumieć, że z inflacją naprawdę jest jak z alkoholem. Jak ktoś pójdzie na grubą imprezę i bardzo dużo wypije, no nie ma bata, żeby kolejnego dnia nie miał kaca, tak? Bo tak, po takich cyrkach, które były z tym drukowaniem pieniędzy, zwiększaniem ilości pieniądza, z rozdawaniem pieniędzy na lewo i na prawo, to się gospodarce musi odbić czkawką. Będziemy wszyscy cierpieć, będzie mniej pieniędzy. Z tym niestety trzeba się pogodzić. I to, co państwo powinno tak naprawdę zrobić, to nie jakieś tam kolejne zasiłki, czy jakieś cięcia ceny benzyny, czy jakieś inne sprawy administracyjne, tylko zwiększyć wydajność pracy, zwiększyć wydajność gospodarki, zachęcić ludzi do tego, żeby inwestowali. Żeby nie kopać rowów łopatą, tylko koparką, tak? Ale w to trzeba zainwestować. Ale jeżeli cały czas się robi rewolucję w prawie podatkowym, to ludziom się nie chce inwestować. Te przepisy cały czas się zmieniają. Ktoś zainwestuje, nie wiem, kupi 10 mieszkań, tak? A po 2 latach się okaże, że mu ucinają amortyzację tych mieszkań. To jak to zachęca do inwestowania? Albo to ciągłe straszenie podatkiem katastralnym. Mamy takie otoczenie w Polsce, że tylko w Grecji jest mniej inwestycji względem PKB niż w Polsce. Tu po prostu nikt nie chce inwestować. Teraz jak jeszcze mamy wojnę za granicą, to tym bardziej ludziom nie będzie chciało się tu inwestować. A bez inwestycji nie będzie rosła wydajność pracy, nie będzie rosła nasza gospodarka i będziemy niestety w jakiejś tutaj stagnacji. Więc rząd przede wszystkim, oprócz tego uproszczenia tradycyjnego podatków, powinien sprawić, żeby ludziom chciało się tutaj inwestować, żeby chciało się pracować wydajniej. Ale właśnie mówisz o podatku katastralnym, to też o to pytaliśmy i tak naprawdę co jakiś czas ten temat wraca, jest odżywanym kotletem i teraz też parę miesięcy temu był jakiś artykuł, że podatek katastralny będzie, a jakby co na ten temat sądzisz? Zależy w jakiej formie. W takiej, jak funkcjonuje chociażby w Holandii, to sądzę, że nie będzie, bo jednak mimo wszystko spora część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości ma te mieszkania, tak, na własność. Często to są drogie mieszkania w jakichś kamienicach, w centrach miast, więc oni tego swojemu elektoratowi nie zrobią, ale w jakiejś formie takiej pośredniej, nie wiem, od trzeciego mieszkania na przykład, czy od tych pustostanów, jakkolwiek je. W ogóle to ciekawa sprawa tych pustostanów. Premier mówi, że to po to, żeby wielkie fundusze nie trzymały pustych mieszkań w blokach, ale tam nie ma żadnych pustych mieszkań. Jeżeli wielki fundusz ma, nie wiem, całe osiedle czy cały blok, to tam jest puste mieszkanie, tylko jeżeli remontują między jednym najemcą a drugim najemcą, no nikt nie trzyma pustych mieszkań. Dokładnie, po to, żeby je wynajmować. Tak? Kto trzyma puste mieszkanie? Rodzina o dzieci czuła mieszkanie i się kłóci między sobą, kto, co ma co zrobić z tym mieszkaniem. To wtedy jest puste mieszkanie, a nie żeby jakiś fundusz trzymał puste mieszkanie. Poza tym te fundusze są, o nich się mówi, ale tak naprawdę to jest mikroskala. Tak, to jest ułamek rynku. Ułamek rynku tak naprawdę i każdy mówi, no fundusze nas wykupią, ale te fundusze nie chcą nas wykupować. One naprawdę się boją Polski i boją się rządu. I tylko te najbardziej odważniejsze i podejrzewam, że z Polakami w udziałach kupują te rzeczy, tak? Albo Polacy wchodzą w jakiś joint venture i kupują wtedy takie mieszkania. I to tylko duże miasta, prawda? Więc jakby nie widać tego, żeby to się działo. Tak, to jest prawda, to jest ułamek rynku i nie ma to istotnego wpływu na ceny nieruchomości w tym momencie w Polsce. Więc ja boję się, że jak oni będą szukali pieniędzy, rozszukali poparcia wyborczego, to coś takiego zrobią. W jakiej dokładnie formie, jak to nazwą, to nie wiem, ale spodziewam się podatku od posiadania nieruchomości. W każdym razie to jest taki ostatni moment, wracając do tych walut, żeby pomyśleć na tym, żeby geograficznie się zdywersyfikować. Jeżeli ktoś ma duży majątek, to uważam, że nie powinien mieć w jednym kraju tego. No, ja na przykład 90% majątku chciałbym mieć w Polsce, ale te 10% w razie czego chciałbym mieć gdzie indziej, bo się okaże, że za 3 lata nie będę nie mógł nic kupić za granicą, bo mi połowę zabiorą na przykład. Zawsze można mieć jakieś, nie wiem, kryptowaluty czy cokolwiek, co w zasadzie nie można powiedzieć, że w jakimś kraju to było. Tak, tak, ale może się okazać, że nie będę mógł ich kupić po prostu, tak? Okej, no słuchaj, miejmy nadzieję, że te takie czarne scenariusze się nie spełnią. Trzeba mieć głowę na karku. I chyba tak jakby podsumowując to jest to, żeby przedsiębiorca albo pracownik nawet śledził te zmiany i chyba jakby i doradzał się doradcom i oglądał Twoje filmy czy filmy innych ludzi, którzy mówią o podatkach po to, żeby wykonać jakiś ruch. Bo ja widzę wielu przedsiębiorców, którzy chyba zaspali trochę ten temat i nagle się budzą, jak im księgowa mówi, że jest składka zdrowotna 50 tysięcy. Tak, cały czas do nas przychodzą przedsiębiorcy, którzy zapłacili pierwszy, drugi, trzeci raz tą wysoką składkę zdrowotną i już po prostu mają dosyć. Zabolało. Spodziewałem się, że tak będzie, bo część nie wiem, czy nie wierzyła, że to wejdzie, czy nie zdawała sobie sprawy, jak to będzie wyglądać, ale jak ktoś nagle dowiaduje się, że ma zapłacić, nie wiem, kilkanaście tysięcy składki zdrowotnej i za to dostanie miejsce za 3 lata w kolejce do lekarza, to się nikomu tego płacić nie chce. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś płaci wysoką składkę zdrowotną, to jak najszybciej powinien skontaktować się z doradcą podatkowym. Tak, dokładnie. A wielu przedsiębiorców, nawet którzy dużo zarabiają, to niestety tego nie robi. No ale to...
Mi się wydaje, że to jest trochę taka szansa dla takich, którzy są lotni, sprytni, dla takich, to jest taka eliminacja takich czasami leśnych dziadków, którzy mają stare firmy, po staremu, na zeszyt wszystko, a tacy ludzie, którzy się orientują, ogarniają i starają się być na bieżąco, to sobie świetnie poradzą, tak? Czyli oczywiście, to jest eliminacja takich najsłabszych ogniw. Jeżeli ktoś, załóżmy dwie duże firmy, tak, o przychody, zarabiające po parę milionów złotych, dajmy na to. Jedna dalej na jednoosobowej działalności gospodarczej. Ktoś tam płaci 19% PIT-u, 5% składki zdrowotnej, jeszcze 4% daniny solidarnościowej, tak? To ma podatki pod 30%. Jego konkurent założył sobie spółkę z ONCC estońskim i w ogóle nie płaci podatku. No tak. To rok po roku nagle będzie miał te przepływy pieniężne bogatsze o jakieś milion złotych. I go wykończy po prostu. Zrobi swoje, więc jestem przekonany, że przedsiębiorcy naprawdę powinni korzystać z usług doradcy podatkowego, bo to się po prostu opłaca. Nie wiem, wydatek na konsultację to jest kilkaset złotych, w abonamentach u nas to jest, nie wiem, 100-200 złotych miesięcznie, to się po prostu zwraca od razu. To jest jedna z lepszych, bardziej rentownych inwestycji, jakie można zrobić. Tak, dokładnie, w wiedzę, prawda? Okej. Dobra, dzięki w takim razie, piąteczka. Dzięki. I miejmy nadzieję, że tych zmian będzie coraz mniej.